W Laskach długo zanosiło się na niespodziankę. Chociaż od trzeciej minuty po golu Michała Laluka, czwartoligowy LKS Głuchów prowadził 1-0. Wówczas do wyrównania doprowadził bramkarz przyjezdnych Dawid Płaczek. Złapana piłka wyślizgnęła się golkiperowi z rąk i między nogami praktycznie sam wepchnął ją nerwowym zachowaniem do bramki. Była to 45. minuta spotkania. Po zmianie stron to podopieczni trenera Tomasza Stawskiego wyszli na prowadzenie. Na listę strzelców w 54. minucie wpisał się Mateusz Płóciennik. Niespełna 10 minut później do remisu doprowadził Laluk. Nie upłynęły nawet 2 minuty i Gołuchowanie poszli za ciosem. Na uderzenie z dystansu zdecydował się Paweł Kryś i piłka zatrzepotała w siatce. W 73. minucie po zagraniu Płóciennika do serii rzutów karnych doprowadził Przemysław Albert. Aż do 5. serii jedenastek piłkarze byli skuteczni. Wówczas pomylił się Albert i LKS Gołuchów awansował do ćwierćfinału. Piłkarze zagraliśmy dobrze, natomiast brakuje cały czas to, co się w rundzie cały czas przewija, że brakuje nas konsekwencji pod bramką. Tych sytuacji stwarzamy, natomiast tych bramek nie strzela się. Przy 3-2 no trzeba było po prostu troszeczkę przytrzymać tą piłkę, pograć dłużej piłą. Widać, że przeciwnik już był zmęczony w tym momencie, w tej 70 minucie. No i zabrakło tego doświadczenia, które powinno być przy drużynie czwartoligowej, to powinniśmy mieć więcej doświadczenia. No, uważam, że spotkanie, jeżeli chodzi o moją drużynę, zagraliśmy bardzo ambitnie i bardzo dobrze w obronie. No fakt, no, 3 bramki straciliśmy po indywidualnych błędach, ale też udało nam się strzelić 3 bramki, to jest bardzo ważne. Mieliśmy też swoje sytuacje i myślę, że na tle czwartoligowca w ogóle nie odstawaliśmy, co mnie bardzo cieszy. Tomasz Stawski rozstaje się już z drużyną Wiktorii Lasek. Jego miejsce, jak udało nam się dowiedzieć, zajmie Andrzej Powroźnik.